Gruba ryba, czyli jeden z noży szpiega. Noży, które są dosyć zróżnicowane, no i każdy oferuje coś innego. To też wpływa znacząco na styl gry gracza, który posługuje się tymi nożami. No a co oferuje gruba ryba? Dokładniej po zabójstwie daje nam plus 30% zapasu niewidzialności oraz otrzymujemy premię do szybkości. Jedyny minus, który ma ta broń dla nas, to minus 25 punktów zdrowia. Czyli de facto bardzo fajna broń. Broń, która pozwala nam zarówno grać właśnie agresywnie, jak i defensywnie pasywnie. Pasywnie ze względu na to, że łatwo możemy po zabójstwie jakoś uciec, schować się, no i ogólnie oddalić od przeciwnika. No i również daje nam plus do niewidzialności, przez co właśnie też możemy po zabójstwie się od razu schować. Oraz ten bonus do niewidzialności możemy jeszcze zwiększyć poprzez właśnie wyposażenie sobie l'étranger. Natomiast granie agresywne tą bronią jest czymś, co w sobie częściej można zauważyć i jest no zdecydowanie bardziej efektowne. A jest tak z powodu na chain staby. Dla osób, które nie wiedzą, czym są chain staby, są to zwyczajne backstaby, tyle że zabijemy po prostu wroga jeden po drugim w bardzo krótkim odstępie czasowym. I gruba ryba właśnie nam to bardzo dobrze ułatwia właśnie przez ten bonus do szybkości. Lecz w stylu gry agresywnym ten bonus do niewidzialności również jest bardzo przydatny, gdyż właśnie przypominając za każde zabójstwo dostajemy plus 30% niewidzialności, ogólnie naszego zapasu niewidzialności, to właśnie kiedy kogoś zabijemy, mamy ten dzwon zmarłego, również nam to przyspieszy regenerację tej energii do tego zegarka. Natomiast ten minus, czy w ogóle jest odczuwalny? Skracając, tak. A w nieco dłuższej wersji? Losowa zabłąkana rakieta, losowy zabłąkany pipe, kilka tam powiedzmy tych owych sticków od Neumana i tak dalej, to wszystko ma was po prostu no, na jednego strzała. No chociaż Neuman stickami ma każdą klasę na jednego strzała, ale to już myślę kwestia na nieco inny materiał. No mimo wszystko te minus 25 punktów zdrowia niby to nie jest jakoś powiedzmy kolosalnie dużo, jednak no w gameplayu szpiegiem jest to no zdecydowanie bardzo odczuwalne. Wtedy jako gracz musisz grać bardziej bezpiecznie, bardziej patrzeć, obserwować sytuację, no i ogólnie szybko oceniać, myśleć. Lecz dalej, mimo wszystko, podtrzymuję swoje zdanie, że ten nóż jest bardzo, ale to bardzo dobry, no i ogólnie mocny w TF-ie. Lecz czy mogę odpowiedzieć na pytanie, które jest zawarte w tytule tego materiału, że gruba ryba jest OP? W mojej opinii, no nie. Uważam, że jest to w sumie jeden z lepszych, o ile nie najlepszy nóż dla szpiega, nie licząc oczywiście no stoka, który no czyni gracza w sumie OP, ale na bardzo krótki czas. Czas, który no przy przykładzie kunaja już jest no znacząco dłuższy. Zresztą o kunaju też robię materiał tego typu, taką właśnie analizę, czy ta broń jest OP. Macie link w tym momencie w karcie u góry. Lecz do tego pierwszego backstaba, no i też powiedzmy chwilę po tym backstabie, no jednak już zaczynają się lekkie takie powiedzmy ładnie mówiąc schody. Gdyż w tym momencie nasz szpieg jest najbardziej narażony na atak od wroga, no który raczej nie skończy się dobrze dla naszego szpiega. Obstawiam też, że tutaj znalazły się jakieś osoby w tym materiale, które ogólnie oglądają ten materiał w tej chwili, no i słuchacie to, co tutaj teraz mówię, no i pewnie macie takie, no okej, Rexis, ale my to wszystko już wiemy. No i też pewnie dalej idąc macie takie, no okej, no i po co ten materiał, co tutaj chcesz nam powiedzieć, czemu mówić takie rzeczy oczywiste dosyć. Jakiś czas temu miałem taką rozmowę z MC Kimo, gdzie właśnie oboje, no powiedzmy taki dość kumpelski sposób, no luźno sobie gadaliśmy o tym, która broń dla szpiega jest lepsza. Czy właśnie kunaj, czy gruba ryba. Jakby oboje stwierdziliśmy, że jednak no patrząc stok jest najbardziej uniwersalny i w większości sytuacji jest no lepszy, więc go sobie tutaj wykluczyliśmy. No i rozmawialiśmy odnośnie tych dwóch noży. Bo w sumie to oba są do chain stabów, oba też robią to dobrze, dają bardzo mocne boosty, w sumie które są chyba póki co najmocniejsze w TF-ie dla szpiega. No i ja stwierdziłem, że lepszą bronią jest kunaj, co też no w tym momencie chyba lekko bym zmienił powiedzmy, może inaczej, sprecyzowałbym swoje słowa, bo dokładniej o ile w momencie tej eliminacji większy powiedzmy boost, który teraz stwierdzam jest właśnie dla grubej ryby, to jednak dla kunaja jest ten plus, że ten boost trwa dłużej, no i zwiększa znacząco naszą przeżywalność. No i wtedy tak po prostu, no wiecie, siedziałem, myślałem, no i ogólnie powstały właśnie dwa materiały, czyli pierwszy, co już mówiłem wcześniej, dawno temu, o kunaju, gdzie tam była właśnie taka analiza, czy ten kunaj jest OP, no i tam przedstawiam właśnie sytuację, w której jest dobry i tak dalej. No i teraz taki sam materiał, tylko że właśnie którym tematem jest gruba ryba, no powstał w tym momencie.
No i takie, powiedzmy, macie porównanie i możecie sobie te dwa materiały obejrzeć, porównać, no i chciałbym też wasze znać tutaj zdanie. Który waszym zdaniem nóż jest lepszy i dlaczego? Tam oczywiście chętnie wasze te odpowiedzi przeczytam, dam oczywiście swoją odpowiedź, jak coś tam będzie mi się nie zgadzało, no i oczywiście tam dla odpowiedzi, które będą jakoś, powiedzmy, ogólnie spełniały moje kryteria, czyli że po prostu będą ciekawe, merytoryczne, no i dacie tam jakieś argumenty, ogólnie będą fajne te wypowiedzi, dam wam oczywiście serduszko. No to cóż, no, myślę, że to było na tyle w tym materiale. Jakby uważam go za skończony, więc też wam dziękuję za oglądanie. Było mi niezmiernie miło, że mogłem dzisiaj do was mówić. Nie wiem, ogólnie ma taki dzisiaj dobry humor. No i cóż, do zobaczenia. Cześć!